Drodzy Państwo, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego akurat Hitler, Niemcy chcieli unicestwić Żydów? Zniszczyć, żeby ich nie było w ogóle. Akurat dlaczego ich, a nie tam innych z innych krajów? Tyle krajów na świecie, setki krajów, akurat Hebrajczyków. Oto jest pytanie. Według mnie, tak sobie myślę, to jest naród uczony. Najstarsze pisma, jakie się odnalazły, to w języku hebrajskim. Weźmy Stary Testament. Przecież tam są opisy historyczne sprzed kilka tysięcy lat, przed naszą erą. To jest naród żydowski. Naród żydowski. Weźmy Stary Testament. Czyli to jest, można powiedzieć, naród, który najbardziej, najwcześniej umiał pisać i czytać. Kiedy jeszcze tu w Europie las, bór, Europa była porośnięta borem, niedźwiedzie chodzili i tak dalej, to oni już tam w Egipcie mieli swój język hebrajski. Umieli czytać i pisać. Tam byli astronomowie. Instrumenty były także naród wykształcony. Dlaczego Niemcy chcieli ich zniszczyć? Bo ludzie wykształceni są zawsze na przeszkodzie tych, którzy chcą zniewolić świat. Tak, bo dla przykładu Niemcy, rasa panów, jak siebie nazywali, można to sprawdzić, oficjalnie, że to jest rasa panów, mają to w genach, przepraszam, chcieli zapanować nad światem, a naród hebrajski, Żydzi, stali na przeszkodzie, bo ten naród naukowców, uczonych, tak, według mnie, to była przyczyna. Tak, jeszcze drugi temat, jak ojciec taki syn. Syn sobie wyobraża Boga według obrazu ojca. Nawet sama nazwa jest ojciec. Żołnierze niemieccy mieli na pasach Bóg z nami, czyli Adolf Hitler chyba wierzył w Boga, skoro taki napis kazał napisać na pasach. No bo jakby nie wierzył w Boga, to by nie napisał Bóg z nami. To jakiego Boga on sobie wyobrażał? Takiego, jakim był dla niego tata. Czyli pijakiem go lał w domu. Był agresywny, był sadystą, znęcał się nad nim w dzieciństwie. I on sobie takiego Boga wyobrażał, ponieważ ojciec jego był taki, to myślał, że Pan Bóg może też taki jest. I chciał się Bogu przypodobać i imponował właśnie tą agresją na inne kraje. Przepraszam, przejdźmy. Tak. To by było to. Także z takich moich przemyśleń. Jeżeli jesteśmy otoczeni lub coś się dzieje nie tak, to proponuję wyspać się i wymedytować. Medytację przeprowadzić. Oddzielić się od świata. Pan Jezus też poszedł na pustynię. Na pustynię. Jeszcze jest takie zdanie, które mi się bardzo podobało. Przepraszam. Że jeżeli idziecie głosić Ewangelię, nie pozdrawiajcie nikogo w drodze. Nie pozdrawiajcie. Co za tym się kryje? Żeby nie paplać, nie dyskutować, iść swoje robić. Nie pozdrawiajcie nikogo w drodze. Ktoś jak pozdrowi, to odpowiedzieć. Nie pozdrawiajcie nikogo w drodze. A jak ktoś nie przyjmie, to strząsnąć proch sandałów i swoje robić. Takie moje przemyślenia na bieżąco. Takie przemyślenia pod wpływem wczorajszego deszczu.